Cześć, witajcie, z tej strony Krzysiek, blog galaktyczny.pl. Dzisiaj mam dla Was krótką prezentację pewnego etui. Jest to etui wodoodporne, którego raczej nie spotkacie w sklepie. Mnie udało się właśnie taką jedną sztukę tego etui zdobyć. Jest to etui przeznaczone na smartfony, ale no, można tutaj umieścić też każdy inny sprzęt, no, który się tutaj zmieści. Zaraz Wam powiem, jaki smartfon tutaj się największy mieści. Wiadomo, że jeśli zbliżają się wakacje i większość osób wyjeżdża, powiedzmy, nad morze czy na jakieś jeziora, i na pewno wodoodporne etui się przyda, bo nie tylko będzie chronić telefon przed takim zachlapaniem, ale też będzie chronić przed tym, jak wpadnie do wody. Nie przedłużając, zaraz wsadzę telefon tutaj do tego. Ja posłużę się Samsungiem Galaxy Note. Jak widzicie, właśnie maksymalne urządzenie, jakie można wsadzić do tego etui, to jest właśnie tabletofon Samsunga Galaxy Note 2. Praktycznie można powiedzieć, że jest to etui przystosowane akurat do tego modelu, bo naprawdę szczelnie wypełnia wnętrze i nie będzie latał po przede wszystkim w środku. Jak widzieliście, no, do etui telefon wsadzamy tutaj od górnej strony, od góry. Mamy pasek zaciskowy, który służy tutaj do tego, żeby woda się nie dostała do środka do etui, ale też dodatkowo możemy zabezpieczyć tutaj szczelność tego etui, zawijając górę i wszystko zatykając jeszcze za pomocą rzepów. Zobaczcie, że po włożeniu telefon jak najbardziej reaguje, ekran reaguje na to, co robimy. Może to będzie mniej precyzyjne, ale nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, żeby ten telefon był przede wszystkim szczelnie wsadzony do tego etui, żeby woda się nie dostała, żeby ten telefon nie miał jakiegoś kontaktu z wodą. I też w tym filmie zrobimy taki krótki test. Przygotowałem tutaj miskę z wodą, więc zobaczycie, że rzeczywiście nic tutaj się nie dostaje do środka. I zanurzę w misce z wodą ten telefon. No, miska nie jest za duża, ale ciężko tutaj wepchnąć cały ten telefon. Ale przede wszystkim zanurzę tutaj tym miejscem, gdzie jest ten pasek zaciskowy, gdzie wsadzamy urządzenie. Urządzenie działa też, jak widać. Chociaż palec się trochę ślizga po ekranie i po tej folii. W każdym razie to działa. Wytrzemy sobie teraz ten telefon i wyjmiemy sobie z etui i zobaczymy, jak on wygląda. Nie ma prawa tutaj tak naprawdę dostać się woda do środka, bo nie dość, że etui jest zaciśnięte takim paskiem, to jeszcze mamy ten rzep, który dodatkowo tak jakby chroni. W środku nie widać żadnej, żeby tam się dostała woda. Możliwe, że tutaj tylko w tą szczelinę się dostała, ale to nie powinno zagrażać naszemu telefonowi. Widzicie, tutaj trochę jeszcze jest wody. Do etui można wsadzić telefony, które wielkościowo są mniejsze niż Note, czyli na pewno wejdzie tutaj Note pierwszej generacji.
Wejdzie też Samsung Galaxy S4 bez najmniejszego problemu. Wejdzie Galaxy S3. No i wszystkie naprawdę telefony, które są mniejsze od Note'a drugiego. Jak widzicie, no tutaj całkiem mocno się trzyma ten telefon w tym etui i trudno go wyjąć, ale to dobrze, bo przynajmniej będziemy mieć pewność, że nic mu się nie stanie. I zobaczcie, że telefon jest całkowicie suchy. Działa, więc etui spełnia swoje zadanie. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze taki pasek przy tym etui, regulowany, który możemy, dzięki któremu możemy powiesić sobie na przykład na szyi to etui z telefonem, mieć telefon, że tak powiem, zawsze przy sobie, czy też gdzieś, powiedzmy, przywiązać podczas biwakowania czy plażowania to etui z telefonem, tak żeby też uchronić je przed kradzieżą. I na koniec taka ciekawostka. Jeśli chcecie dostać to etui, to weźcie udział w relacji na żywo, która będzie prowadzona na stronie galaktyczny.pl. Będzie to relacja oczywiście z jutrzejszego Samsung Premier 2013, na którym Samsung zaprezentuje nowości z serii Galaxy i z serii Active. I to etui wraz tam z kilkoma mniejszymi gadżetami będzie do zgarnięcia właśnie podczas trwania relacji. Szczegóły tam podam we wpisie, który będzie poświęcony właśnie tej relacji, ale już teraz mogę Wam powiedzieć, że dostanie go ta osoba, która, że tak powiem, będzie najbardziej udzielała się w tej relacji, która będzie najbardziej aktywna. Szczegóły oczywiście podam Wam, tak jak wspomniałem, we wpisie, więc jeżeli chcecie otrzymać takie etui, to zapraszam Was jutro na relację, która rozpocznie się już o godzinie 19:45, takim 15-minutowym, z 15-minutowym wyprzedzeniem tej głównej gali, która czasu polskiego będzie odbywała się o godzinie 20. Tyle na teraz, dzięki za uwagę, myślę, że etui jest całkiem ciekawe, no i warto trochę o nie powalczyć. Dzięki, cześć, na razie, hej.